dzisiejszym odcinku. A jak walczy? Pierwsza rybka dzisiaj. Oczywiście mój zestaw na karpia. 2-1 z Bayerem. Przed chwilą było 1-0 dla Bayeru. Zobacz, zobacz, jak idzie. Chcesz być na bieżąco z filmami? Zasubskrybuj kanał Fish Team JD. Siemaneczko wszystkim wędkarzom. Witam Was po raz kolejny na rybkach. Szybko i na temat, zmiana miejscówki. Zajechaliśmy na miejscówkę, co byliśmy 4 tygodnie temu. Dokładnie zimą też byliśmy tam. I zajęte. Pojechaliśmy na drugą miejscówkę, co byliśmy 2 tygodnie temu. Zajęte. Także pozostała nam tutaj miejscóweczka. Nie jest zła. Zostawiamy. Adam będzie obławiał z tej strony. Ja tam. I co? Lecimy z przygodą, mojej drodzy. Cześć, Adam. Witam. No już powiedziałem o miejscówce, że zajechaliśmy na dwie miejscówki, wszystkie zajęte, nie? Tak, zobaczymy. Tu jeszcze nie łowiliśmy. Przynajmniej ja nie łowiłem. Ja łowiłem rok temu, czy dwa lata temu tutaj. No ale co? No trzeba sprawdzić miejscówki, nie? Tutaj kolega jakiś łowi. Z Holandii. 5 ryb już złowił. Jeszcze nie dogadaliśmy się jakich. Nie, myślę, że nie chodzi mu o babki, nie? Ale... No i co? Widzicie? Jest troszkę do znoszenia rzeczy. Także roznosimy i zaczynamy przygodę wędkarską. Namiocik stoi. W środku oczywiście bez podłogi. W takich warunkach polowych. No ale co najważniejsze, popatrzcie. Piękny porcik. I myślę, rybki też dopiszą. Króciutko o naszych zelenkach, o naszej zanęcie. Także co? Zrobimy sporą ilość. Namoczymy. Jest tutaj głębokie łowisko. Klasyczny port. Tutaj z brzegu jest taka płycizna, później jest głęboki spad sięgający do nawet 7 metrów miejscami. No i tak zanętkę zostawimy. Tak wygląda. Pokażę Wam zaraz, bo tutaj mam tak, dendrodeny, rusóweczki jeszcze, no i białe. Także wederki polecam tutaj na czerwonego robaka, zanętę, a jedna wędka pójdzie, karpiówka, na kulki podnęcimy, może jakiś pop-up dołożymy i będziemy tutaj próbować. Nie dzisiaj, to jutro. Adam, zaraz pytamy się, jaką ma
koncepcję na dzisiejsze łowienie. A przypuszczam, że chce dwie wędki na karpia zarzucić, ale spytamy się zaraz co i jak. Teraz Adamie, powiedz, co masz na zestawach? Czy nie mam nic, będę ściągał to co miałem ostatnio, zaschnięte. Ale ogólnie? Znaczy się, no będę próbował coś tam na tą dwie wędki, będę chciał zarzucić na te dwie, jak to się mówi, na tą większą łuskę. Na jakieś ryby z większą łuską. Na karpia ogólnie. Tak, no się karpia, no zobaczymy co podejdzie, bo co wiesz, na karpia się człowiek nastawia, czy przyjdzie to wyjdzie. No. Ale ogólnie dwie wędki. Ta, na karpia, wędki. A jedną będziesz na robaki. No, robaka, bo jeszcze mi zostało trochę robaków, a podejrzewam, że do następnego weekendu mnie nie przeżyją, także muszę korzystać, nie? Także podpatrzymy u Adama, co on tu ma. No nie za wiele zostało, same resztki, także które będą zakupy robione na następny weekend. Następny weekend, może ja tylko powiedz, będzie długi weekend. Tak, będziemy długi na weekend. Tak, pojedziemy na Ren. A to wszystko po kolei opowiem później. Tak. Także na to łowi. Tam pewnie ma jeszcze jakieś czarną magię tutaj, ale to zobaczymy później. No co, ja rozkładam jeszcze trzecią wędkę. Na karpia zaraz przygotuję jakieś pop-upy. Z ręki będę nęcił. Też to masz tu rakietę? Nie, no blisko, bo tutaj jest, widzisz, 3 metry i później ma spadek do 7 metrów, nie? No to dobrze. Tam z przodu to 4-5 metrów miałem, jak rzucałem, nie? Okej, okay. No to nie ma sensu. No. Także co, idę się przygotować i lecimy. No i tak, to są nasze dzisiejsze zanęty. Przynęty. Knoblauch Robin Rechts. Tutti Frutti. Sekret. A to jest wanilia. No i mamy tutaj takie pop-upy. Halibut i ten nawet nie wiem, co to było. Nie pisze nawet. No zobaczymy, no będziemy testować. Tutaj oczywiście zanęta, resztek. Profes. Wody płynące, leszcz, płocz, krąb, brzana. No ale na karpie dzisiaj pójdzie też. Także to są nasze przynęty. Tym też będziemy rzucać do wody, no i rozstawiamy się. Wędki oczywiście dobrze znacie. Blue Fighter z kormorana. Mam tu założoną plecionkę. Przyjdzie tutaj klasyczny koszyczek zanętowy. Szczerze mówiąc, chodzi nam ogólnie, aby coś złowić. Wędki nie łowią, ułatwiają tylko hol ryby i zarzut. Także jakiej wędki użyjecie, a chcecie sobie połowić, to nie widzę problemu z tym. Oczywiście wszystkie zestawy mamy bez jakichś udziwnień, proste zestawy, o prostotę chodzi oczywiście na rybach, nie żeby jakieś tam dodatki ekstra, proste łowienie, prosty sprzęt, budżetowy i można łowić. Widzicie tutaj? Tak właśnie się dzieje, bo tam płynie, tam dokładnie płynie rzeka. Także jak statki, promy przepływają, to będzie taka falka. Dlatego trzeba już odpowiedni koszyczek założyć. Ja przypuszczam, że 50 gram powinien tutaj wystarczyć. Ale 300. Zobaczymy. 300. 300. Adam mówi 300. Teraz tak.
To są koszyczki. Tutaj 80. Tutaj też 80. Że mam wyciągnięte dętka od spodu, to po prostu założę te 80. No. Pierwsze co? Idzie czerwony robak. Klasycznie. Dwa klasyczne zestawy na zwykły koszyczek zanitowy. Także to jest mój pierwszy zestaw z robaczkiem czerwonym. I ten zestaw tutaj niedaleko. Teraz oczywiście drugi zestaw. Tutaj damy dwa białe. Czyli założymy białe robaki. Też jest mniejszy haczyk. 12. I zrobimy dwa białe. Później sobie zaklipuję to miejsce. Wienęce. I po prostu założę. Będę donęcał, nie? Też bliziutko. Tam już jest płyceń troszeczkę, 3 metry. Teraz zrobimy coś na karpia. A że będziemy z marszu łowić karpie, więc użyję miękkiej kukurydzy. Pójdą dwie puszki. Do tego pójdą kulki. Weźmiemy kilka kulek, po prostu je na pół. Takie wzorki troszeczkę. Te są fajne, mięciutkie. Pewnie szybko pracują. Te fajnie pachną nawet. Trochę zanęty. Mamy łopatkę. Zaraz wymieszamy. Tej zanęty można spokojnie dać więcej. To dzisiaj idzie na karpia. No i zaraz robimy przypony. Mam tam jakieś przypony. Zaczniemy od tej.
dzieje. I tutaj mamy. I tutaj. Czyli Noblau Robin Red. Oczywiście mój zestaw na karpia. Zestaw poszedł do wody. Teraz podnęcimy. Pokażę wam dokładnie, które miejsce. Tamto miejsce oprawiamy. Tam poszło na karpia. Wieczorem jeszcze podnęcimy. Aby przyciągnąć rybę, łowimy z marszu, więc musimy to jakoś zachęcić te ryby tutaj. Na federka nic się nie dzieje. Zaraz założę sygnalizatory, czyli moje dzwoneczki. Będę skupiał się na rozłożeniu do końca się i co? Łowimy rybki, moi drodzy. Aby uatrakcyjnić akcję dzisiaj złowić leszcze do zanęty, pokroimy robaszki. Takie zastawki dodamy do zanęty i teraz nabijemy koszyczki do wody. I co? Czekamy na branie. Pierwsze branie. Leszczowe przypuszczam, bo... O, jaka ładna rybka. Już idę, tylko Jacek. A czekaj, czekaj, to ja go wezmę sam. Ty, to jest leszczyk albo? Leszczyk, leszczyk. No jaki ładny. A jak walczy? Walczy, walczy. Proszę, popatrzcie. Pierwsza rybka dzisiaj.
oczywiście oglądamy mecz. Dzisiaj oczywiście Bayer z Realem. No i tak. Jak widzieliście, złowiliśmy leszcza. Pięknego leszcza. Ale co najważniejsze, to mamy odpowiedź, co nasz holenderski sąsiad złowił. Mówi... Pięć rybek. Pięć rybek złowił. Znaczy nie, powiedział pięć ryb. Ryb czy rybek? Ryb, powiedział ryb. No dobra, nie będzie mu ryb. No ale przyszedł tu przed chwilą i się go pytam, nie? To jakie te ryby, nie? No i tak jak szczerze wam powiem, że tak jak się domyślałem... Rybki. Tak też było. Pięć babek złowił. Tak. Ale pięć ryb ma, nie? No ma, no są ryby, nie? Nie, no rybki. No i co, no? Taka historia. Także wiecie, jak przyjechaliśmy, ktoś mówi, ja się go pytam, no to ile i co, złowiłeś coś? A on mówi, pięć ryb. To ja mówię, o, do Adama już się dobrze zapowiada, nie? Ale jest... Jak ja sobie wyciągał leszcza, to przybiegł od razu, nie? No, no, przyleciał. I się pyta, który, nie? Który, to już jest... który, dopiero no, pierwsza rybka. No, no. No ale co? Fajnie jest. Jest fajny klimat jest. Także dobrze. Co? Mecz zobaczyliśmy. Wow. Jest dobrze. Bayern przegrał. To jest najlepiej. Najlepiej. Co mogło się wydarzyć? Champions League w finale. Schwarz-gelb. Czarno-żółci. Czarno-żółci. Żeby tak. Nie było, że po niemiecku, bo będą nam wytykać znowu. Tak, nie, my jesteśmy z tych okolic, także dla nas to jest Borussia Dortmund. Dortmund. No. Także mamy za kim kibicować, no, za tam, Borussią. Tam grało też wielu polskich piłkarzy, tak jak ci, którzy śledzą tą ogólnie historię, to na pewno wiedzą. No. Waszykowski, Piszczek, Lewandowski, to no. Zrobili tam historię w swoim czasie. Tak. I my jesteśmy po prostu za tym klubem. Nie? A my teraz bezalkoholowe. Dokładnie, alkoholu nie lubimy. Nie lubimy, wręcz się brzydzimy alkoholem. Ale zatem finał, no. Champions League. Zdrowie. Coś pykało i... Jacek ma branie, kolejne. Siedzi. Leszczyk. Jeszcze się wypiął. O, przy samym brzegu. No ale... Coś się dzieje. Zaczął się coś dziać, nie? I na rysóweczkę, nie? No. Także jest okej. O, popatrzcie. Która jest w ogóle? Malutki węgorek. Bo to drugie, nie? O. Też nurówka, ale fajna. Także węgorze też. Trzeba go uwolnić, wypuścić. Malutki dzidzia przypłynęła. Trzymaj no kamerę. Przypłynęła dzidzia do nas. Nie, bo tak daleko mu ten... No, bo on to łykają od razu, nie? Haczykiem go puszczasz? No muszę. On go rozpuści. No, zobacz, jak idzie. Zobacz, jak poszedł od razu, nie? Patrz, tu jest. Tu. Widzę. Jest. Zatrzymał się, zaraz pójdzie. Z powrotem do siatki? No, poszedł. We'll be right back.
i cześć, witajcie w kolejnym dniu na rybkach. Tak wyglądał nasz obóz. Karpia jak na razie nie udało się złowić. Wiecie sami, łowimy karpie z marszu, nie mamy możliwości zanęcenia sobie łowiska w tygodniu co 2-3 dni, żeby sobie podnęcić. Dlatego wszystko z marszu jest. Ja mam tu podnęcone blisko brzegu 10-15 metr. No i też tam mam wędkę usytuowaną. Tutaj dwa fiderki. Także z nocki oczywiście widzieliście sami. Wieczorem wziął fajny leszcz. W nocy było kilka ciekawych brań, nie wpiętych. No ale udało się i węgorza złowić. Także miejsce do obłowienia oczywiście. No a my czekamy oczywiście na karpia. Adam tam dwie wędki karpiowe, także no zobaczymy. O, piękna ryba. Nie walczy, czyli przypuszczam, że jest to lepsze. A, ładna płocz. Ale za brzuch chycono, dlatego powiem wam, za brzuch chycona była. Popatrzcie, o poranku ładna płoć. Piękna rybka. Teraz oczywiście czas na kawę. Adam robi. Coś tam jest. A kawusie zrobimy. Zara kawusia. Do śmietnika oczywiście. Rybka zaczyna chodzić. Miałem tutaj pociągnięcia. Na białe, no. Ale rybka chodzi. Tam z tej kamery tego nie umiem wam pokazać. Ale coś się dzieje, moi drodzy. Ja nie wiem, jakoś mam cały czas tak, że robaki zostawiam otwarte. No zobaczymy, co się będzie dziać. Rusza się rybka, mamy wpół do dziewiątej, dziewiąta. Rano tych spławów w ogóle nie było. Teraz te spławy się pojawiły. Także może to
świadczyć o tym, że będą jakieś brania. Tutaj ogólnie się zawody odbywają. Tutaj jest koło, do którego należymy. I nawet po polsku pisze zabronione otwarte płomienie, czyli ogniska. Grillować można, tylko ognisk nie wolno palić. Adam robi modły. Tak. Modli się do ognia. Proszę. Tak jest, bardzo ładnie. Ręcznikiem pomachałem, ogień się pali od razu, nie? Zaczarowałem. Bez rozpałki. Damy PV-aczkę. Kilka kulek. Rozkruszymy. Kuleczki. Teraz przyponik. I to pójdzie do wody. PV-kę założymy. Coś takiego. No i tak, siedzimy sobie teraz, kawkę wypiliśmy i tak obradujemy, co na następnej wyprawie poprawić, co ulepszyć. Zamyśliłem się. Tak, Adam się zamyślił. Tutaj robimy sobie grilla teraz. Bo już będzie pora na obiad. Tak, sąsiadów tam przybyło. Tak, przyjechało dosyć dużo, sporo ludzi. Wszędzie są, dookoła już. Dookoła, z tamtej strony, z tej. Ale jest cisza ogólnie u wszystkich. Nie słychać, żeby u kogoś cokolwiek coś się działo, nic. Jest totalna cisza. No, cisza. Rano jeszcze coś się działo, jakieś spławy były. Teraz zrobić taki lekki wiaterek i tareczka na wodzie się zrobiła. Może to coś zmieni. No. Bo to była taka cisza, była, że kompletnie nic nie było na tej wodzie. Także popatrzcie, teraz taki wiaterek, falka delikatna. Także może coś nam to da, nie? Coś zmieni, nie? Coś tak. Ten. Zobaczymy. Posiedzimy, tak jak mówiliśmy, do tej 14. Tak. Bo później to już nie ma sensu siedzieć, nie? A i tak do wieczora nie zostajemy, to nie ma... Nie ma sensu właśnie siedzieć, nie? Po jasnemu jeszcze do domu zajechać i... Następny weekend będzie dłuższy, także sobie wtedy posiedzimy.
No nic, moi drodzy. Spakowani, w drodze, powrót do domu. Z dziećmi na lody trzeba iść. Fatka. Tak, dzień ojca dzisiaj w Niemczech, więc no, musimy jakieś jeszcze obowiązki spełnić. Widzieliście, no. Doszliśmy do wniosku, czemu tak kiepsko z rybką było. Ile zeszła woda? Dobry metr. Dobry metr, woda zeszła w ogóle. Może tam na filmie będzie widać, to wam dam tutaj u góry film, jak ta woda zeszła. No wczoraj wieczorem ten większy leszcz, w nocy węgorz. Jeszcze był leszczyk, który się wypiął, też mam tam gdzieś nagrane. No i później płoć, nie? No i z naszych karpi, no niestety już kolejny raz bez karpia. Czekamy cierpliwie. Ale czekamy, to jest prawda. Czekamy na tego wymarzonego naszego karpia. Ale za tydzień próbujemy na renie, a później typowo zrobimy zasiadkę karpiową. Te trzy. Ja trzy wędki, tylko i wyłącznie na grubo, pelet, kulki. Pomyślimy może nad dwoma nockami, żeby dobrze ponęcić też i to będzie trzeba, bo inaczej to jest ciężko. Ciężko złowić, no. To jest inaczej, jest na pewno jest na wodzie zamkniętej, a to jest otwarta woda, także to jest... No i musimy powiedzieć, że łowimy nie na jakichś kanałach, bo na kanałach nie wolno nocek robić, a my lubimy jechać w dzień trochę połowić. Czy tam napić się piwa. Dokładnie. I posiedzieć, nockę spędzić i na drugi dzień jeszcze połowić. A na kanał jedzie się rano i wieczorem się przyjeżdża. To... Tak, my na rzece po prostu otwartej wodzie, także to jest troszkę inaczej. Troszkę inaczej jest niż w kanałach, w miastach, w tych kanałach i na komercjach, nie? Na dziko trzeba no, po prostu mieć troszeczkę również szczęścia. Dokładnie. Także co? Pozdrawiamy was. Subskrybujcie, a jeśli nie subskrybujecie, łapki w górę i do następnej wyprawy. Cześć.